Dzień dobry wszystkim, z tej strony Kapelusznik. Przypominam, że jest styczeń, także mam kolosy i sesję na głowie, więc moja aktywność na kanale jest ograniczona. Dziękuję także wszystkim nowym wspierającym, tak odpaliłem wspieranie dla kanału. Jak ktoś chce, to może dać symboliczne 5 lub 20 zł. Nie chcę dawać więcej niż realnie mogę dać od siebie. A rozdział zaczynamy tam, gdzie poprzedni. Kuma przypomina sobie całe swoje życie, natomiast Saturn jest zdziwiony tym, że on żyje, powinien ulec destrukcji po tym, jak Revo go uratowali. Ten jednak tego uniknął i przybył uratować córkę. No i Kuma z całej pety przywala Saturnowi w mordę. Marynarze są w szoku, że Saturn oberwał i to od niewolnika. I chcą oni jednocześnie zająć się Kumą i zaopiekować się Saturnem. Sanji zauważa, że nagle każdy może się poruszać, a mózg Vegapunka złapał errora. No bo doktor finalnie nie zamontował systemu autodestrukcji u Kumy, ale ostatecznie wymazał mu pamięć. Więc dlaczego były władca mórz tutaj przybył? Doktorek dochodzi do wniosku, że nauka tego nie wyjaśni. Co bardzo ciekawe, to Kizaru jest zadowolony, że to chyba jest koniec. Marines zauważają, że Luffy nagle zniknął. Następnie Bonnie i Kuma się przytulają. Jego córka mówi, że wie o wszystkim, o wszystkich jego tam przeżyciach. I dla niej Kuma jest najfajniejszą osobą na świecie. I stricte ma gdzieś, jak nazywali Kumę przez lata. Ale Saturn mimo wszystko wstaje i przerywa całą sielankę. Żąda wyjaśnień od Vegapunka odnośnie Kumy, dlaczego nie wybuchł i pamięta Bonnie. Doktor mówi, że nie ma pojęcia i może być to potęga miłości. Kojarzy mi się to z Hancock, czyżby jakiś kolejny ukryty wątek od Ody. Następnie okazuje się, że Saturn posiada regenerację, kwituje całą sytuację, że ludzie są krótkowzroczni i przez to są bezużyteczni, bo kierują się sentymentami. Chce zaatakować Kumę i Bonnie, lecz Sanji ich broni. Franky przy okazji wali laserem prosto w Saturna, lecz krótko po tym Kizaru go mocno kopie w łeb. Następnie Bonnie zwraca uwagę, że Kuma nie może się ruszać i Atlas zabiera go na barki. Kolejno Kizaru mówi, że nie ma to już zbyt wielu graczy na planszy i pora na radykalne środki. Vegapunk zarzuca Kizaru, że jest on bardzo smutnym człowiekiem. On mu odpowiada na to coś w stylu, że no jest mu smutno, ale musi robić swoje. No i co? Kizaru i Saturn odpalają Buster Cola na Egghead, a rozdział kończymy słowami Saturna, że ten, który przeżył z rodu, który nie powinien, ten, który studiował pusty wiek i pirat, który przebudził moc starożytnego boga. To wystarczające powody, by zniszczyć wyspę. Rozdział stricte taki, no przejściowy, bardziej taki nastawiony na emocje. 6 na 10 ode mnie. W przemyśleniach zacznijmy od Saturna, który ma dosyć słabą wytrzymałość, nic dziwnego, w końcu chyba przez lata stawiał bardziej na regenerację, skoro no praktycznie i Franky i Kuma zadali mu poważne obrażenia. Tylko pytanie, na czym ona polega? Czy to od jego owocu, albo to jest jakaś moc specyficzna zarezerwowana dla Gorosei oraz Ima? Na przykład ich życie jest powiązane z niewolnikami, których sobie pozyskali i dajmy na to, żeby zabić Saturna, trzeba zabić tych niewolników, na przykład w ilości miliona. Taka moc a la Hawkins, tylko na większą skalę. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Drugi temat to Kizaru, który był zadowolony, kiedy Saturn dostał po dupie. Ale gdy Saturn wstał, to wrócił do swojej roli admirała. Widać, że on jest rozdarty wewnętrznie. Dlatego jestem zdania, że jeszcze nie teraz, ale w końcu odwróci się on od rządu. Kizaru z charakteru jest służbistą i nie lubi brać na siebie odpowiedzialności, więc to raczej będzie długi proces. Trzeci temat to, gdzie zniknął Luffy. Nie wiem, ale podejrzewam, że zabrała go ta sama osoba, która dała mu jeść. I na koniec Kuma to Koks.
Wgniótł Saturna w ziemię zwykłym uderzeniem w haki. Już to mówiłem w poprzednich omówieniach, ale on serio jest dużo potężniejszy niż ktokolwiek zakładał. Pytanie, czy teraz przeżyje, skoro nasi go jednak biorą ze sobą, a ten system autodestrukcji nie został u niego zainstalowany. No, ciekawy wątek. Także to chyba tyle ode mnie, ja bym kapelusznik i na razie.